Yamaha MT-07, model egzaminacyjny, który aktualnie z Suzuki Gladius występuje na egzaminie w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Łodzi. Chciałem tutaj powiedzieć o kilku elementach, na które trzeba zwrócić uwagę, dosiadając ten motocykl w trakcie egzaminu, żeby nas ewentualnie nie zaskoczył w sposób przykry. A mianowicie chodzi mi tutaj o obroty silnika, bo częstym elementem, który powoduje niezaliczenie egzaminu, to zadanie ósemka, tak zwana ósemka, czyli przejazd torem cyfry 8. I tutaj bardzo ważne, bo z doświadczenia wiem, że często w szkołach uczycie się jeździć na tym, to zadanie uczycie się jeździć nie wykorzystując jazdy na półsprzęgle, tylko odruchowo uczycie się jazdy spuszczonym sprzęgłem, nie korzystacie z innych dobrodziejstw techniki kierowania motocyklem w tym zadaniu. Dlatego to jest taka stricte praktyczna rada moja, a mianowicie zwróćcie uwagę na obroty w momencie, gdy uruchomicie motocykl. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, że w momencie, gdy motocykl jest zimny, te obroty będą wyższe i w sytuacji, gdy instruktor wasz szkolił was, jeżdżąc po tej ósemce na biegu pierwszym, spuszczonym sprzęgłem, żadnych innych pozostałych elementów nie wprowadzał techniki kierowania, to możecie mieć problem, jak traficie zimny motocykl, żeby zmieścić się po prostu między liniami i wykonać to zadanie. Dlatego oczywiście moja rada, żeby robić różnego rodzaju ćwiczenia na tej ósemce, jeździć na dwójce, jeździć na jedynce, korzystać z półsprzęgła, z jazdy na półsprzęgle, korzystać ewentualnie, wykorzystywać również hamulec tylny, no ale to już rady na inny, ewentualnie film, na inny temat. A teraz chcę właśnie zwrócić waszą uwagę, że w momencie, gdy uruchomię motocykl i on jest zimny, wystawiłem go właśnie z garażu, to zwróćmy uwagę, jakie on ma obroty. 2000 obrotów. Na pewno przy tych obrotach zaskoczy was w trakcie jazdy na ósemce ten motocykl, dlatego że często w trakcie treningu, często w trakcie szkolenia, jak już motocykl dostajecie rozgrzany, jeździcie, gdy obroty są w granicach 1200. Popatrzmy. Tak, muszę dotankować motocykl, mało paliwa, ale było już to zauważalne. Jeszcze raz go uruchomię, bo jeszcze powinien nam tutaj popracować. Popatrzcie, za chwilę zatankuję, ale popatrzcie, 2000 obrotów i w momencie, gdy motocykl będzie się rozgrzewał, te obroty będą spadały. Dlatego zwracam uwagę, uruchomicie motocykl na egzaminie, popatrzcie na obrotomierz, jak wysokie macie obroty. Czy 2000, czy ewentualnie niższe. Niższe będą świadczyły o tym, że motocykl jest rozgrzany, czyli nie powinien was zaskoczyć. Wyższe, no to w przypadku, gdy ktoś na przykład robi ósemkę na biegu drugim, no to moja rada po prostu zejść na bieg pierwszy i sobie wtedy robić na biegu pierwszym. Zapraszam na kolejne porady. Będziemy w tym sezonie sporo udzielać wam rad, jeżeli chodzi o szkolenia motocyklowe.